Nie musiałaś. Nie, ale chciałam. Nie chcę już o tym rozmawiać. Skupmy się lepiej na tym, co wyciągnęliśmy ze Skiala. Wygląda na to, że kluczem do odnalezienia Ciri jest ten brzydel, którego Skial widział na plaży. Widzisz, spotkałem coś, czy kogoś, kto wygląda dokładnie tak samo. Gdzie? W Velen. W kasztelu, którym do niedawna władał niejaki baron. A teraz jego prawa ręka, sierżant Ardal. Musisz do niego wrócić i go zabrać. Nie wiem, odkupić, ukraść. Tylko wydaje mi się, że jeszcze na to za wcześnie. Bo co niby zrobię z tym brzydalem? Będziemy jeździć razem po świecie, szukać Ciri i polować na potwory? U barona jest bezpieczny. Wrócę po niego, kiedy ustalę, co Ciri robiła w Nowigradzie i czy przypadkiem jeszcze jej tam nie ma. No dobrze. To trzymam kciuki. A powiedz, czy... Czy to... Zresztą... Mniejsza z tym. Wiele się nie dowiedzieliśmy. Ale przynajmniej możemy być pewni, że Ciri nie ma już na Skellige. Z Velen też już wyjechała. Więc pozostaje Nowigrad, największe miasto na świecie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Lepiej mieć jakikolwiek trop niż żaden. Co ona się wpakowała? Nie wiem. Ale wyciągniemy ją z tego całą i zdrową. Przyrzekam ci to. Trop Ciri na Skellige zbadaliśmy już prawie do końca. Pora wracać na kontynent. Zanim odjedziesz, jest coś jeszcze. Coś ważnego. Co takiego? Spotkajmy się w Larvik, w hali wojowników. Tam porozmawiamy. W porządku. To widzimy się za chwilę w Larvik. Dzięki. Za to i za pomoc w ogrodzie. Bez ciebie nie dałabym rady. Daj spokój. Geralt, znasz mnie. Rzadko prawie komplementy, ale zawsze szczerze.